Ubany ten okoń nilowy, no. Dobry wieczór wszystkim, witam bardzo serdecznie na moim kanale Tiger83 z tej strony. I słuchajcie, po pracy postanowiłem sobie zrobić ostatnią siateczkę na okonia, chrypce, tygrysie i goliatach po pracy. Także gotówka wyszła całkiem niezła, no i tutaj walczę prawdopodobnie z unikatowym okoniem. Zobaczymy. W siatce są dwa fajne. Skubany co robi. Kurczę, tak blisko był fajnie, to musiał kurczę wypłynąć poza mapę, nie? Poza te liny tutaj. Pięciu spotów, które obłowiłem na dwóch siadły unikaty, no i tu prawdopodobnie będzie trzeci, tak myślę, po tym co tutaj wyczynia, albo będzie to medal 120+, zobaczymy. Chociaż trochę się od tych lin odkleić. Chodź, chodź. Odciągniemy go stamtąd. Może już nie popłynie. Się zamurowo teraz niczym sum. Kubany. No i całkiem ładne 166 kg. Znaczy ładny, średni. No tak trzeba to byłoby rzec. 178 kg. Myślę, że tu i może nazbieramy 35 tysięcy. I jeszcze 78 kilo. 60. To by było 69. 73, tak? To za mało. I wtedy tą rybkę tygrysiu trzeba pewnie by było wypuścić. Tylko zamiast modelowego ja bym wolał Goliata, zdecydowanie młodego konia wypuścić. Ok, 38 900. Żeby tych modelowych Goliatów nie wypuszczać, kurczę, bo one są wartościowe. 38 900. 21, 31. Dobra, nazbieramy. Nazbieramy. 17 kilo. No to trzeba wypuścić tą rybkę tygrysią i tą rybkę tygrysią, nie? I zostaną nam w siatce dwa medalowe Goliat. O. I wbijemy praktycznie prawie następną rangę, nie? Tu już nie będzie co wypuszczać, bo 160 ponad kilogramów. No, słuchajcie. 166 złapałem. O. Żeby był trochę większy, to bym sobie zmienił na tego większego, tu kilogram około różnicy, to de facto nie będę nic robił. Jak widać, tu sierżant też łapie
ze mną. Zwyczaił, że jestem na ognisku i dołączył do mojego pokoju. Teraz zobaczcie. Mamy 7 ryb. 2 medalowe goliaty tygrysie, bo troszeczkę popływałem z rana w tą pogodę. Ogólnie była katastrofa, jeśli chodzi o okonie. Czyli mamy prognozę deszczową. Wiadomo, że od 5 do 7 jest słońce. Idealna pogoda na goliaty z brzegu, tam gdzie ja łowię, i później na rybę tygrysiu, ale ja szukałem ryby tygrysiu też w innych miejscach, ale tylko właśnie te zwykłe weszły 2-3 sztuki, nieduże. Także tak to wygląda. No i jeden piękny okoń, można powiedzieć, bo przekroczył 2 metry 192 kg. 40 tysięcy doświadczenia i 77 925 gotówki za niego, nie? Mamy 2 medalowe, dwa medalowe goliaty tygrysie, 2 medalowe okonie i 3 unikatowe okonie nielowe. Myślę, że się teczka po pracy. 7 rybek w sumie, tak fajnie dobranych za 366 tysięcy. Myślę, że jest spoko. Tu trzeba będzie wychodzić oczywiście z łowiska, bo mamy dzisiaj 24. Tak, jest 38 minut po północy dokładnie. Także będę musiał ja tutaj szybciutko wyjść, żeby dostać za siatkę te ponad 360 tysięcy, a nie ponad 200 tysięcy. Także i prawie kolejna ranga wpadła, nie? Także tak to wygląda, moi drodzy, mam nadzieję, że taki klip wideo również po pracy wam się podoba. Także to największy oko, który mi siadł i długo też wyczekiwany, bo dawno już 190 nie złapałem, który przekroczył 2 metry, dokładnie 200,5 cm i waga 192 kg i 454 gramy. W siatce mamy 7 ryb. W siatce mamy 7 ryb, 860 kg i wartość siateczki 366 tysięcy. Także przyjemnie, na pewno mega przyjemnie. Mam nadzieję, że taki klip wideo również dla was się podoba, że docenicie. Niestety kurczę się fatalnie czuję. Zostawcie proszę łapkę do góry, będę bardzo wdzięczny. Jeśli ktoś jest nowy, zachęcam do zasubskrybowania kanału. Warto, link do Discorda będzie w opisie. Napiszcie również komentarz. Z chęcią przeczytam. No i dobranoc. Mam nadzieję, że się podobało.